czekaj! Dopiero przyjechałam! Ale ty jesteś niecierpliwa! Gdzie ja byłam? W smicie! Zobacz co mam! Love Surprise Glitter! Hejka kochani, witam na kanale Pushing Girl! Zobaczcie co tutaj mam! Najnowsze Love Surprise Glitter! Dzisiaj odebrałam Love Surprise Glitter i byłam taka ciekawa! Co jest w środku? Czy jest takie konfetti, bo że w środku jest brokat? Ale lalka nie jest brokatowa? Czy jest tak, że nie ma brokatu i lalka jest brokatowa? I tak myślałam i postanowiłam, że nagram filmik, bo jestem taka ciekawa, jak wyglądają LOL Surprise Glitter w środku. To są najnowsze LOL Surprise. Jestem ciekawa, jak kolejne LOL Surprise będą wyglądać. LOL Surprise Cat Edition! Napiszcie w komentarzach, jak myślicie, będą wyglądać kolejne LOL Surprise. Ja myślę, że będą LOL Surprise Cat Edition albo LOL Surprise Dog Edition. Tak patrzę na moje LOL Surprise i myślę, jak nowe 3 LOL Surprise tam się zmieszczą? Bo jest już tak dużo LOL Surprise tam na górze! Czy możecie zrobić troszeczkę miejsca na nowe LOL Surprise? Nie? Okay. To chyba Pushing Girl musi pomyśleć o nowej półce. Napiszcie w komentarzach, czy wy już otwieraliście nową kulę LOL Surprise brokatową. No to teraz Pushing Girl wam zrobi miejsce. Pushing, ty też zrób. Nie tak dużo miejsca, Pushing. Na szczęście nic się jej nie stało, bo mam Pushing Power. No to teraz chodźcie tutaj bliżej. Zamówiłam 3 kule LOL Surprise. I każda kosztowała 12,99 euro, nie złotych. Pushing, jaką najpierw otworzyć? Okej, Pushing ma taką samą perforację jak wszystkie inne kule. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale zawsze, kiedy ja próbuję ściągnąć tą folię, to mnie strasznie bolą palce. O, tutaj mamy niespodziankę. Pierwszy raz mamy 3 rzeczy, bo zawsze są 2. Jest żarówka, kamera i leleczka, która tańczy. Lights, camera, action! Może to jest LOL Surprise, która jest youtuberką? Może kule będą brokatowe? Tutaj mamy, co nasza leleczka robi. Zmienia kolor, pluje, sika, czy płacze. Czyli brokatowe leleczki robią to samo, co pozostałe. Nasza kula jest złota. I mamy pierwszą niespodziankę. To chyba butelka. Ciekawe, czy też ona będzie brokatowa. Wow! Jaka ładna! Tutaj jest brokatowa i jest pomarańczowa, a na dole jest neonowo-różowa. Bardzo ładna. Ja też taką chcę. Muszę wam powiedzieć, butelki LOL Surprise są przepiękne. Zawsze mówię, ja też taką chcę. Są przepiękne. Ale nie będę zazdrosna, ja mam swoją butelkę z Pushinem. Tutaj mamy kolejną niespodziankę. Ale ładne botki. Damy je tutaj koło butelki. Zobaczcie, niespodziankę. Zobaczcie, jakie ładne spodenki, całe brokatowe! One są pomarańczowe, zobaczcie, co jeszcze znalazłam. Koszulkę Baby Zero Zero. Jaki ładny outfit! Okej, otwieramy! Au, au, au! Więc mamy tutaj tak. 2 woreczki, uchwyt, instrukcję, uletkę pokażę wam później, bo na pewno będę już wiedzieć, jaką leleczkę dostałam, bo ja lubię najpierw zobaczyć, jaką leleczkę mam, a później sprawdzać, jak mam na imię. Jaka ładna opaska różowa. I teraz leleczka. Jeszcze raz.
Jaka ładna ma czarne włosy. A teraz czas ją ubrać. I zostały nam buciki oraz opaska. Teraz złożymy kulę, postawimy ją i otwieramy kolejną. Tadam! Gotowe! Ty się napij, a my otwieramy kolejną kulę. Więc mamy gwiazdy i bombę. Star bomb. Nie, glitter bomb. Ona na pewno będzie brokatowa. Tutaj są naklejki, co lalka robi? Pierwsza niespodzianka. Ładna butelka. Wygląda troszeczkę jak świąteczna butelka. Nie wiem, czy wy też tak myślicie. Napiszcie w komentarzach, czy to wygląda jak świąteczna butelka. Ja myślę, że tak. Tutaj mamy drugą niespodziankę. Te butki są beżowe. Making my entrance! Jak obstawiacie, jakiego koloru będzie outfit w tym woreczku? Czerwony. Ekstra, mój czerwony to mój ulubiony kolor. O, tym razem są trzy woreczki. Najpierw najmniejszy. Tutaj mamy złoty naszyjnik. Tak, tutaj mamy czerwoną opaskę. O matko, jej włosy są takie ładne. Wyglądają troszeczkę jak włosy Cleo. Zobaczcie, jak pięknie mieni się brokat na włosach. Cześć, jestem laleczką Cleo. To teraz, golasku, chodź się ubiorę. Zobaczcie, dopiero druga kula. Wszędzie jest brokat. Ale Pushinger będzie sprzątała po filmiku. Ale ma piękny, czerwony, brokatowy outfit. Przepiękny. Dziękuję, złotko. Nasza laleczka już jest cała ubrana. Ups, spadła. Ja ją na razie będę nazywać Cleo. I ona tutaj ma herbatkę w świątecznym kubku. O, jestem Cleo i znowu spadłam. I teraz ostatnia kula. U, tutaj mamy znowu lights, camera, action! Czy to będzie taka sama laleczka? Tylko nie to, nie ta sama! Nigdy nie dostawałam takich samych laleczek! Zawsze jestem pierwszy raz! Tutaj mamy naklejki, co nasza laleczka robi. Widzę naszą niespodziankę! Jak będzie taka sama butelka, to na pewno będzie taka sama lalka. Jest inna butelka. Jest fioletowo-pomarańczowa i bardzo brokatowa. Fiu, nie będzie taka sama laleczka. Buciki! Zobaczcie, buciki są w takim samym kolorze jak butelka. OMG, jaki ładny! I w ostatniej kuli mamy tylko dwa woreczki. Tutaj jest chyba opaska? Nie, okulary! Są bardzo ładne, fioletowe. I oczy są takie ładne, zobaczcie. Włosy są takie same jak góra butelki. A teraz czas ją ubrać. Tadam!
ten i tak wygląda laleczka już ubrana. Jest przepiękna. Hej dziewczyny, znacie się już? Nie, czekamy aż Weronika skończy otwierać kuli. O, no to ja byłam w ostatniej. No to ekstra! No ekstra! Chodźcie, pobiegamy albo pogramy w basketball. Chodźcie! A teraz zobaczmy, jakie laleczki można dostać w LOL Surprise Glitter, a jakie ja dostałam. Queen Bee, Beyoncé. Cosmic Queen, Fancy, Fresh, MC Swag. O! To jest ta moja, która wygląda jak Cleo. Rocker, Diva, Teacher's Pet. O, ona jest taka słodka. Super Bibi, to jest ta, którą ja też dostałam. Hoops MVP, to jest pierwsza laleczka, którą otworzyłam. Center Stage, jaka ładna. Przepiękna. I Miss Baby, więc ja dostałam Hoops MVP, Super BB i MC Swag. Jest tylko 12 laleczek, ale wiecie co? Powiem wam, że ja bym chciała Teacher's Pet, Center Stage i Diva, więc zamówię więcej. Czekajcie na więcej filmów z LOL Surprise Glitter. Przygotowałam sobie wodę, ale nie będę je długo moczyć, bo pisaliście w komentarzach, że jak długo one będą w wodzie, to brokat będzie schodzić, a ja nie chcę, bo są takie ładne. Okej, okay, pierwsza, Cleo. Cleo nie zmienia koloru, a płacze. Teraz Super Baby. Nie, Weronika, ja mam... Nie, moje okulary! O, sorry! Weronika, moje okulary! Sorry, Super Baby! Super Baby płacze! Mieliście rację, zobaczcie jak dużo brokatu jest w misce. A teraz Hoops MVP. Okej, okay, pływamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz plujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Plujemy, plujemy. Raz, dwa, trzy, plujemy. Hoops! Hihihi. Nie! Jak mogłaś? Sorry. Jestem cała, nie! A teraz to ja się idę wytrzeć. Teraz przykleimy naklejki, co nasze laleczki robią. Oczywiście nie zapomnę, co ta lalka robi. Pluje, bo mnie opluła. MC Swag płacze, a Super BB też płacze. Napiszcie w komentarzach, która z tych laleczek wam się najbardziej podobała. Tylko jedna, bo moja ulubiona to MC Swag. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że są już wyniki rozdania Squishy. Napisałam już tobie maila, że wygrałaś i teraz czekam na twoją odpowiedź. Także gratulacje. Mam nadzieję, że wkrótce będzie kolejne rozdanie. Co Boże mówisz? Oddać ciebie? Nie! Ją też nie! I ją też nie! To moje skarby! Kocham wszystkie moje puszyny. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, a ja wiem, jak wam się spodobał, czy nie spodobał, bo widzę, kto kliknął kciuka w górę i kto kliknął kciuka w dół. Więc mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał Pushing Girl, obserwujcie mnie na musicali The Pushing Girl i Instagram I'm The Pushing Girl. I Snapchat The Pushing Girl i Page, yeah! I zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa! Chodźcie, do was przytulę.